Cześć, zapraszam Was dzisiaj na luźny filmik, czyli zrobimy tak. Tak nazywa się jedno słowo, tylko jedno słowo. Jeżeli interesuje Was makijaż, który mam dzisiaj na sobie, to jest bardzo podobny do tego, który miałam ostatnio w recenzji chyba korektora pod oczy, to ten makijaż już niedługo pojawi się na moim kanale makijażowym, do którego link macie pod tym filmem, oczywiście. Więc zaczynamy. Gdzie jest Twój telefon? Obok. Twój partner w pracy, twoje włosy długie, twoja mama cudowna, twój tato cudowny, twój ulubiony przedmiot materialny, samochód, twój sen z zeszłej nocy, nie pamiętam, twój ulubiony napój, kawa, twój wymarzony samochód, jeżeli ktoś tak kocha samochody jak ja, to nie jest w stanie odpowiedzieć jednym słowem na to pytanie, ale na pewno kupę. Tylko kupę. Pokój, w którym teraz jesteś. Makijażowy pokój, który widziałyście i link też macie na dole do tego filmu. 11. Twój eks. Był. Twój strach. Śmierć. Kim chciałabyś być za 10 lat? Prezesem. Z kim spędziłaś ostatnią noc? Z mężem? Jaka nie jesteś? Głupia. Jaka jest ostatnia rzecz, którą robiłaś przed tą, którą robisz teraz? Nagrywałam tutorial. Co masz na sobie? Drechy. Ulubiona książka? Zmierzch. Ostatnia rzecz, którą jadłaś? Serek wiejski. Twoje życie? Zaskakujące. Twój nastrój? Dobry. Twoi przyjaciele? Mało. O czym teraz myślisz? O odpowiedziach? Co teraz robisz? Siedzę. I gadam. Twoje lato? Za krótkie. Co jest w twoim telewizorze? Discovery. Kiedy ostatni raz się śmiałaś? Przed chwilą. Kiedy ostatni raz płakałaś? Dzisiaj. Szkoła skończona. Czego teraz słuchasz? Siebie. Twoje ulubione zajęcie weekendowe? Zakupy. Wymarzona praca? Mam. Twój komputer? iMac. Za oknem? Szaro. Piwo? Nie, dzięki. Meksykańskie jedzenie? Może być. Zima? Za długa. Religia? Tu, w sercu. Wakacje? Gorące. W twoim łóżku? Koty. Teraz na pewno. Miłość? Istnieje. I takie oto śmieszne tak. Myślę, że taki trochę jest niedopowiedziany i może właśnie taki jest jego cel, żeby trochę taką, wiecie, tajemnicą zawiało, nie wiem. W każdym razie mam nadzieję, że taki na luzie film Wam się spodobał. Jeżeli macie ochotę, to Wy też podpowiadajcie mi na tego taga. Ja na ten tag postaram się na dole zamieścić pytania, tak żeby Wam było ewentualnie łatwiej skopiować, wkleić je w komentarz i poodpowiadać. Chętnie poczytam, tak jak zawsze. Do następnego razu!